Mariusz Czerkawski, sprawca tego całego, można powiedzieć, zamieszania pozytywnego na Stadionie Narodowym. Trzecia edycja. Przed 3 laty pierwsza, coraz więcej zespołów, coraz większe widzę także zaangażowanie uczestników, coraz większe wsparcie z zewnątrz. Jakie emocje towarzyszą panu właśnie tutaj na starcie tego trzeciego finału? No fajnie, że ta nasza cała drużyna się powiększa, bo i wsparcie z Polskiego Związku Hokeja na Lodzie mamy i oczywiście z Ministerstwa Sportu, jak zawsze, i z Testa Communication, która tutaj jest sprawcą tego, że w ogóle tutaj jest lód i mamy gdzie jeździć, gdzie organizować ten turniej. Oczywiście Zimowy Narodowy, jak zawsze, jest też z nami. Także no to cieszy. Cieszy przede wszystkim, że już mamy 9 drużyn teraz w finale. No poszerzyliśmy troszeczkę, bo jak mieliśmy 3 eliminacje, chcieliśmy, żeby porówno było z 3 eliminacji, po 3 najlepsze drużyny awansowały do finału. Także troszeczkę musieliśmy przeorganizować, można powiedzieć, ten turniej delikatnie, ale na pewno to przystworzy jeszcze więcej emocji. I no tak jak powiedziałem, najlepsze drużyny są tutaj wśród nas. Zobaczymy, kto tym razem będzie cieszył się z pucharu. To dzieciaki do lat 10, tak rodzą się przyszli hokeiści? No na pewno, ja miałem 8 lat, jak zaczynałem grać w hokeja. Większość z nas mniej więcej do tego wieku już jeździła na łyżwach, już grała w hokeja, także to na pewno jest ten wiek, gdzie potrzebujemy jak najwięcej dzieciaków, jak najwięcej właśnie możliwości zabawy, grania, uczenia się techniki jazdy, strzału. No to jest to, co później zarażamy w sposób pozytywny tym sportem dzieciaki i mam nadzieję, że jak najwięcej z nich zostanie później już do tego momentu, gdzie są starsi, gdzie przechodzą do następnych grup, no i gdzie później reprezentują nasz, nie tylko kluby, ale też właśnie nasz kraj na najwyższych arenach międzynarodowych. Zmieniając temat, coraz szybszego tempa nabiera runda finałowa Polskiej Hokej Ligi. Kto jest pana faworytem do wielkiego finału? No ja przepraszam, że tak oglądam, ale czasami widziałem, jak dzieciaki wpadają zza bandy i podcinają ludzi, którzy stoją tyłem do nich, także to trzeba być czujnym. Ja przez całe życie grałem w hokeja, muszę wiedzieć, co się dzieje za moimi plecami. Ale Krakowia i Tychy, czy ktoś tam wedrze się do tej dwójki? Ja tak jak wspomniałem, no ja zawsze jestem za Tychami, to mówię otwarcie, tak? No jednak tam się wychowałem, tam grałem i tam kończyłem swoją karierę, także Tychy wyglądały całkiem nieźle, aczkolwiek rzeczywiście Katowice próbowały robić to, co mogą i to, co mogli z tymi zawodnikami, z umiejętnościami. No na pewno widzimy, że emocje są, tak? Bo widzimy tutaj i Polonia, i Orlik, Krakowia, wcale nie ma łatwo tutaj z Oświęcimiem, także no będzie ciekawie, nie chcę mówić, że Krakowia i Tychy, bo to już aż nam się chyba trochę wszystkim znudziło, fajnie było, żeby coś więcej się działo. 22-28 kwietnia, Dom Sportu w Kijowie, arcy ciekawie zapowiadają się Mistrzostwa Świata, zapleczali to z udziałem reprezentacji Polski, tam można awansować, tam można spaść, w co pana zdaniem powinni celować biało-czerwoni? No to jakby powtarza się nasza sytuacja z tego co roku, gdzieś tam jesteśmy bardzo blisko, żeby awansować, ale też rozmawiamy o tym, że naprawdę tam są drużyny, które są dobre i pokazują najwyższy poziom. Oczywiście w tej grupie grających i walkę o tą pierwszą szesnastkę na świecie. Także no, mamy na razie 1 marca, myślę, że jeszcze wstrzymam się z tymi ocenami. Trzeba przeanalizować drużyny, zobaczyć jakie kontuzje, co się będzie działo, ale na pewno Polacy powinni jechać z myślą o to, że będą walczyć o awans. No i na pewno tak Jacek Płachta będzie przygotował drużynę i wiem, że zawodnicy na pewno podobnie myślą, czy już zostaną powołani do reprezentacji.